aksamitny, ale wyrazisty smak mocnej bananówki uatrakcyjni niejedno spotkanie. Nasza nalewka jest doskonałym dowodem na to, że banan to owoc, z którego możemy przygotować wyjątkowe trunki nie tylko na bazie mleka. Przekonajcie się, zapraszamy! Dzień dobry. Składniki na naszą bananówkę są następujące. 5 średnio dojrzałych bananów, 2 laski wanilii, 0,5 kg cukru, 300 ml wody i 5 litrów wódki czystej. Rozpoczynamy od obrania bananów. Obrane banany kroimy teraz w plastry. Doskonale sprawdzi się tu praktyczny krajacz do bananów. Plasterki bananów zgniatam teraz. Najlepiej to zrobić ugniataczem do ziemniaków. I przekładam do słoja. Dziś użyję sprawdzonej beczki wielofunkcyjnej z szelkami. Owoce w słoju zalewam teraz wódką. Słój zamykam i odstawiam w zacienione ciepłe miejsce na tydzień czasu. Po 7 dniach przyrządzamy syrop cukrowy, w którym umieszczamy 2 laski wanilii rozcięte wzdłuż na pół i mogą być też pokruszone na kawałki. I jeszcze ciepły syrop cukrowy umieszczamy w słoju z nastawem bananowym. Słój zamykamy i odstawiamy jeszcze na 10 dni w ciepłe, zacienione miejsce. I nareszcie możemy przefiltrować naszą bananówkę. Jeżeli chcemy uzyskać naprawdę klarowną nalewkę, musimy uzbroić się w cierpliwość i wziąć pod uwagę to, że utracimy część płynu razem z odrzuconymi drobinkami owoców. Moją bananówkę będę przechowywać w butelkach o pojemności 500 ml i nazwie Souvenir, do której mam zakrętki złote i srebrne. Z naszego przepisu otrzymaliśmy 5 litrów bananówki, która już teraz ma bardzo intensywnie bananowy smak, ale oczywiście najsmaczniejsza będzie, jak postoi jeszcze kilka miesięcy. Zarówno butelki Souvenir, jak i inne artykuły, które wykorzystujemy w naszych filmach, mogą Państwo zakupić w naszej hurtowni stacjonarnej w Gdowie i na stronie sklep.chomik.pl. Zachęcamy również do odwiedzin na naszej stronie piwniczkachomika.pl, bo tam znajdziecie Państwo opisy naszych artykułów oraz oczywiście przepisy na nasze smakołyki. Na zdrowie i do zobaczenia w kolejnym odcinku!